Dzień dobry Państwu. Słuchajcie, dzisiaj będzie zupełnie inny materiał. Nie wiem, czy Wam się spodoba, to jest kwestia Waszego odbioru, więc sekcja komentarzy oczywiście jest dla Was. Dzisiaj będzie materiał nieleśny i w ogóle nie outdoorowy. Będzie materiał, będzie backstage w zasadzie z zdjęć eventowych. Mamy 11 listopada i idziemy na marsz. Bardzo wiele osób obserwuje gdzieś tam moje zdjęcia i gdzieś tam komentuje i tak dalej, więc stwierdziłem, że nakręcę taki backstage. Zresztą od dość dawna noszę się z takim zamiarem, żeby otworzyć drugi kanał, taki stricte fotograficzny. Ale nie wiem, czy jest sens, nie mam na niego jeszcze koncepcji, dlatego stwierdziłem, że zamieszczę go tutaj. Jak widzicie, jest w ogóle tak, jest godzina 12, dlatego że marsz zaczyna się o 14. Doświadczenia z zeszłego roku były takie, że tuż przed marszem nie można było na przykład przejść mostem, ani dostać się na czoło marszu, więc stwierdziłem, że wybiorę się 2 godziny wcześniej i zobaczymy, czy da się przebrnąć jeszcze przez most Poniatowskiego i dostać się na czoło marszu, żeby w spokoju porobić zdjęcia. Niestety generalnie zawsze takie wyprawy na takie zdjęcia są obarczone, powiedzmy, wadami, nie, wyzwaniami. Po pierwsze, trzeba się dostać, co nie zawsze jest proste. Nie chcę Wam opowiadać historii między innymi z marszem, czy powiedzmy z paradą wojskową, jakie wtedy były ograniczenia, jeżeli chodzi o dostanie się z aparatem gdzieś, gdziekolwiek. Nie chcę Wam też opowiadać na razie przynajmniej anegdot, jak byłem ganiany po budowie i po rusztowaniach przez ochronę, żebym usunął się z aparatem z określonych miejsc. Natomiast dzisiaj zobaczymy. Mamy delikatny zapas czasu. Mamy kawałek do przejścia, dlatego że to taka już jest moja tendencja wypracowana, że zawsze po kilku godzinach zdjęcia nie chce mi się gibać do samochodu, więc z reguły robię to w ten sposób, że jadę w miejsce, gdzie marsz się kończy. Tam zostawiam samochód i docieram w jakiś sposób na początek wydarzenia, które mam zamiar fotografować. Tak też się stało tym razem. To znaczy, zostawiliśmy samochód w pobliżu Stadionu Narodowego. Stadion Narodowy jest tam. I spróbujemy się przedostać. Mamy trochę czasu. Spróbujemy się przedostać do Ronda Dmowskiego, żeby ustawić się we w miarę dogodnym miejscu. Jeżeli chodzi o sprzęt, to proszę bardzo. Jeden aparat, drugi aparat. Od jakiegoś czasu oduczyłem się na wszelkiego rodzaju eventy nosić plecak ze sprzętem, dlatego że po pierwsze często takie eventy trwają naprawdę wiele godzin. To się tak może wydawać, ale powiedzmy, jeżeli startujemy na event o godzinie 11, a schodzimy o godzinie 18, mamy przewieszone 2 aparaty przez szyję, plus do tego plecak ze sprzętem, który waży ładnych parę kilo, to ta podróż kończy się niemiłosiernym bólem w plecach, w karku, no i w rękach, nie? Te aparaty nie są lekkie. Dlatego technika została zmieniona. To znaczy biorę 2 aparaty. Jeden biorę obiektyw krótki, szeroki w miarę. To jest 24-70. Jeden obiektyw długi, 70-200. Ci, którzy mnie tam obserwują, gdzieś moje zdjęcia, wiedzą, że mam tendencję do tego, żeby robić zdjęcia ludziom, robić zdjęcia twarzy. Bardzo lubię uwidaczniać na fotografiach emocje, które towarzyszą ludziom gdzieś tam po drodze. No to dobra, teraz mamy do przebrnięcia Poniatowski. Nie wiem, czy jeszcze leci nam tramwaj, czy już trzeba będzie gibać na piechotę. To zaraz zobaczymy. Widzę, że policja już stoi, żeby zaraz nie było problemów z przejściem, ale mam nadzieję, że jeszcze tego problemu nie będzie, bo w zeszłym roku musiałem delikatnie naciągać kontury rzeczywistości, dlatego że nie mam legitymacji prasowej, bo niby skąd. I musiałem troszeczkę
porozmawiać z panem policjantem, pomimo tego, że tu przy Poniatowszczaku, dokładnie w tym miejscu, gdzie jesteśmy, nie chcieli mnie przepuścić. Musiałem przedostać się naokoło, na drugą stronę i dopiero tam koło Ronda Dmowskiego udało się przejść na drugą stronę. O, dobra, to gibam, zwinę na chwilę tą kamerę. Gibam na drugą stronę Poniatowszczaka. I jak się ustawię i zobaczę, co tam się dzieje, to na pewno jeszcze kamerę wyciągnę. Niestety, przyjechanie 3 godziny wcześniej, przed rozpoczęciem marszu, nic nie daje, dlatego że przez most Poniatowskiego już się nie przedostaniecie. Zastosujemy patent z zeszłego roku. To znaczy, bierzemy sobie Ubera, podjeżdżamy jak najbliżej Ronda Dmowskiego i stamtąd spróbujemy dostać się na czoło marszu. W zeszłym roku się udało, może i w tym roku się uda. Zobaczymy. Udało się zamówić Uberka, co nie jest jakimś wielkim wyzwaniem oczywiście, tylko trzeba pamiętać, że w przypadku tego rodzaju eventów trzeba wyjść w takie miejsce, z którego Uber może was odebrać, nie? Bo to jest zawsze problem. Że czasami, tak samo jak na lotnisku, oni nie wszędzie mogą wjechać, tak samo przy takich eventach są pozamykane ulice i oni nie wszędzie mogą dojechać. Czasami jest tak, że na przykład taksówka może gdzieś dojechać, a Uber nie. Dobra, ale to jest, powiedzmy, prysz. Znaczy, spodziewałem się tego, miałem nadzieję, że tego uniknę, ale jak gdyby nie jest to dla mnie zaskoczenie i już nie dostaję takiej piany na twarzy jak w zeszłym roku. Natomiast pragnę wam pokazać co innego, dlatego że, wiecie, marsz 11 listopada to jest takie wydarzenie, powiedzmy, dość kontrowersyjne w Polsce, tak? To znaczy, z jednej strony oczywiście jest to święto i jest to święto patriotów, ale z drugiej strony bardzo często upatruje się w nim również zachowań takich, powiedzmy, skrajnie niewłaściwych, tak? Żeby no, nie używać jakiegoś tam słów typu, nie wiem, rasizm czy znaczy, żeby nie używać słów, powiedzmy, które no nie przystoi, żeby na wizji to puszczać, to uważam, że z jednej strony oczywiście wszelkie grupy, które biorą udział w tego rodzaju wydarzeniach, powinny się opanować przed głupimi zachowaniami. Z drugiej strony, skoro wiemy, że jest to, powiedzmy, wydarzenie mocno kontrowersyjne, albo co najmniej kontrowersyjne, to drugie grupy, które mogą prowokować głupie zachowania, też powinny się opanować. No natomiast nie. I tak jest co roku. To znaczy, jeżeli mamy manifestację 11 listopada, to na pewno inne grupy będą prowokowały też do zachowań niewłaściwych, no, co jest jak gdyby bez sensem, tak? No bo jak gdyby nie widzę potrzeby z jednej strony prowokowania, z drugiej strony usilnego manifestowania jakiejś odmienności tego danego dnia. O, dobra, więc aparaty pod pachę, czekamy na pana z Ubera i lecimy na drugą stronę Wisły. Oczywiście w dniu 11 listopada zabierze mnie pan o dźwięcznym polskim imieniu Jasid. Żebyście zrozumieli, jak łatwo jest dotrzeć na marsz, to zobaczcie, wszystkie ulice poboczne, o, są pozamykane. Już dotarliśmy prawie pod Rondo Dmowskiego. Za pomocą Uberka i uprzejmego pana Jasida. Niestety kierowca nie był zbyt rozmowny, dlatego że... Mogę zobaczyć? Przywitaj się. Cześć. 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 Kierowca nie był zbyt rozmowny, może ze względu na barierę językową. Natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o... Bo tak zaczęliśmy generalnie od zostawienia samochodu, natomiast taka wyprawa fotograficzna zawsze zaczyna się dzień wcześniej. Od sprawdzenia baterii, naładowania akumulatorów, wyczyszczenia wszystkich szkieł. To troszeczkę czasu zajmuje niestety. I to trzeba po prostu sobie to wcisnąć w nawyk, to znaczy ten jeden dzień poświęcić wcześniej na to, żeby wszystko przygotować, poczyścić szkła, dobrze mieć alkohol, do tego, żeby szkła czyścić, dobrze mieć taką ładowarkę, gdzie możecie wszystkie akumulatory od razu włożyć, bo wtedy macie wszystko z głowy, nie? Zostawiacie na noc i rano jest wszystko naładowane.
Dobra, spróbujmy się przecisnąć teraz. Gdzieś coś. Wszędzie są olbrzymie kordony policji. Szkoda tak naprawdę, że to święto jest takie powiązane z, powiedzmy to, ruchami nacjonalistycznymi. Dlatego, że to ważny dzień dla Polaków. I bardzo źle jest, jeżeli jest kojarzony w taki sposób. Bułkę, bibułkę. Chyba coś za darmo rozdają, bo kolejka straszna. Dobra, przyciskam się dalej. W sumie zapomniałbym o najważniejszym, zanim dojdziemy do tego tłumu ludzi i będą mniejsze możliwości wyciągnięcia kamery do nagrywania, a będzie trzeba złapać za aparat. Niestety, fotografowanie w takich okolicznościach, jakimi są różnego rodzaju, powiedzmy, eventy grupowe, gdzie się zbiera masa ludzi, nieważne, czy były to marsze Tuska, czy jest to dzień 11 listopada, w żaden sposób nie chciałbym, żebyście łączyli fotografowanie z jakimikolwiek umiłowaniami politycznymi, bo to tak nie działa. Generalnie zdjęcie jest zdjęcie. Natomiast jedną z ważniejszych rzeczy, którą trzeba zaakceptować, której trzeba się nauczyć, w przypadku wielu ludzi na pewno, to jest to, że robienie zdjęć w takich okolicznościach to jest troszkę połączenie chamstwa i bezczelności. Dlatego, że żeby dojść w dobre miejsce i zrobić dobre zdjęcie, niestety trzeba się wciulno przepychać. I niestety bardzo często trzeba to robić troszeczkę bezczelnie. Oczywiście chroniąc aparaty. Oczywiście szary obiektyw, duży szary obiektyw działa troszeczkę tak jak immunitet, nie? Troszeczkę was ludzie puszczają, ale to nie jest w 100% tak, że otworzą wam w ogóle korytarz przejścia, nie? To tak nie działa i to tak działać nie będzie. Dlatego trzeba troszeczkę się nauczyć takiego, nazwijmy to, przepychania się. Stoi pan policjant, to się go zapytamy. Przepraszam bardzo, pytanko mam. Nie przedostanę się przez bariery tutaj, nie? Tutaj nie ma szans. Muszę tam gibać do samego początku? Tak, trzeba aż do... Znaczy tutaj, czyli tutaj obejdę i przez tam muszę się przez tłum przycisnąć, żeby na czoło się dostać, nie? Musi pan iść do ulicy... Przepraszam, tam nie przejdę? Nie, nie, absolutnie. A tam dalej, tutaj, to... tutaj pójdę i w, le, i w prawo. Nie, pierwsza ulica tutaj. Pierwsza ulica w prawo. No. Do Marszałkowskiej. Tam i dopiero Marszałkowską przejść do Dmowskiego. Dobra, dzięki. O, widzicie? Nawet z człowiekiem, jak się rozmawia jak człowiek, to można się dogadać, nie ma problemu. I od razu pan ostrzega i mówi, że tędy się nie da przejść. No ale spróbujmy. Trochę na bezczela. Ej, kurde, w tym roku kulturka. Sprawdzili teren. Jak sprawdzili teren, to puścili ludzi. Mogą sobie wejść elegancko, bez żadnej spiny. W zeszłym roku było gorzej, w tym roku super. Pozdrawiam chłopaków z oddziału prewencji z Krakowa. Gadaliśmy tutaj sobie z pół godzinki, bo no nie można było przejść. Więc sobie żeśmy gadali i było spoczko. Serio? Tak, dawaj rękę. No dobra, teraz trzeba się pogimnastykować trochę. Ej, spoczko, poznałem dwie niezależne dziennikarki. I mogę sobie teraz z tymi dziennikarkami mailować i obiecam im, że im dam zdjęcia, a one mnie tagują i będzie spoko. Tak się to robi. Dobra, słuchajcie, bo tak trzeba było znaleźć, gdzie to rozpięcie parasola, kurde, będzie. Bo trzeba było się gdzieś zmieścić, ale zobaczcie, jadą już. Tiry, dostawczaki, tutaj rozkładają nagłośnienie. Tak wyjątkowo wcześnie w tym roku i jest zupełnie inaczej. Dobrze było się wybrać te 3 godzinki wcześniej. Zobaczcie, ludzie stoją w ogóle na środku ronda Dmowskiego, nie? Ludzie tam jeszcze są taśmami powstrzymani, a ponieważ ja mam aparaty ze sobą, czekaj, bo policja jedzie, to pójdziemy. Mam aparaty, to sobie mogę tu wleźć normalnie. To jest czat, jak lubicie zdjęcia, mówię wam to. Jest super. Oczywiście potem jak robicie zdjęcia i oglądacie te zdjęcia i te zdjęcia niosą ze sobą właśnie te emocje, te wspomnienia po poszczególnych chwilach, to jest super, ale generalnie to
naprawdę jest takie super napędzające, nie? Daje tak, kurde, zajebiście dużo fajnej energii. To chowam bo ten i zaczynam szykować aparat, bo muszę zacząć ludziom zdjęcia robić. Ja zapraszam was na zdjęcie oczywiście. Jeszcze sobie podsumowankę jakieś zrobimy, albo jeszcze gdzieś wyjmiemy kamerę po drodze. Natomiast no już muszę się szykować do zdjęć, więc sorry. Słuchajcie, jeszcze jedna taka wskazówka, może być gorszy dźwięk, bo już nie przełączałem mikrofonu. Jeżeli boicie się robić ludziom zdjęcia, w ogóle jest, ludzi się zbiera coraz więcej, jest dużo. Jest spoko, jest naprawdę spoko, jeżeli chodzi o rozmowy z policją, ale nie do tego zmierzam. Jeżeli boicie się robić ludziom zdjęcia, nie bójcie się, nawiązujcie z ludźmi kontakt wzrokowy. Większość ludzi cieszy się, jak im się robi zdjęcia. Bardzo często podchodzą, pytają się, gdzie będzie publikowane. Biorą sobie, obserwują waszego Instagrama na przykład czy Facebooka i naprawdę nie ma się co przejmować, wstydzić czy mieć jakieś bariery przed robieniem ludziom zdjęć. Powiem wam szczerze, że w tym roku jest mniej ludzi. Może pogoda, nie? No to jest jak gdyby proste. Czoło marszu. Do momentu, w zasadzie zaraz startu marszu, nie było problemu. Dopiero teraz pojawił się problem przy przejściu przez organizatorów, nie? Nagle się okazało, że trzeba akredytację, cudawianki, ale na szczęście się udało, bo się znalazło parę normalnych ludzi i udało się przedostać przez organizatorów, więc sporo zdjęć już mamy, no i czekamy na rozpoczęcie marszu. To jest zawsze, kurde, kupa czasu, godzin, a gdzie mam kręgosłup, to już wam nie powiem, bo to tak niestety wygląda, ale sporo zdjęć, na pewno będę wstawiał pomiędzy kawałki zdjęcia. No i oczywiście zapraszam was na mój Instagram fotograficzny, tu wam się wyświetli gdzieś. O. I czekamy, chyba jeszcze mamy 20 minut do startu. Może po coś do picia by skoczył. No, Żabka. To robi biznes dzisiaj. No i po marszu, na kamerze chyba tego nie widać, ale skończyło nam się światło. No oczywiście marsz schodzi sobie z Poniatowskiego w dół na Ślimaczka nad Wisłę. No a my kończymy dzisiejszą przygodę. No mogę wam powiedzieć mniej więcej, ile zdjęć zostało zrobione, więc jest zrobionych około 700 zdjęć. Z tych 700 zdjęć teraz, no tak naprawdę wrócimy do komputera za jakieś 2 godziny. I zaczniemy selekcjonować te, które będą nadawały się do dalszej obróbki i będziemy je obrabiać, szczególnie, że no zapoznaliśmy 2 reporterki, które poprosiły o dostęp do tych zdjęć i bardzo prosiły, żeby były one dostępne dzisiaj, więc obróbka takich zdjęć, powiedzmy sobie szczerze, nie jest jakoś wybitnie skomplikowana, dlatego że to są zdjęcia robione w zasadzie w jednych warunkach oświetleniowych, to światło powoli spada, więc obróbka nie będzie jakoś wybitnie ciężka. Po prostu będziemy korektować co kilkanaście, co kilkadziesiąt zdjęć. Delikatnie będziemy korektować ustawienia luta, czyli przygotujemy sobie po prostu gotową formatkę. Będziemy ją nakładać na każde zdjęcie i ewentualnie korektować pojedyncze jeszcze zdjęcia. Myślę, że z takiego wypadu, jak zrobicie około 700 zdjęć, to około 200 zdjęć nadaje się do dalszej obróbki. Ja strasznie lubię zdjęcia, są bardzo fajnym wyrazem artystycznym i nośnikiem emocji, szczególnie dla fotografa, który potem wraca do tych zdjęć.
Natomiast dla widza często gęsto zdjęcie jest dopiero wyzwalaczem takich emocji, to znaczy jeżeli widz chce jak gdyby czerpać ze zdjęcia, wtedy jego wyobraźnia może się uruchomić i zacząć sobie wyobrażać, co jest przed, co jest po zdjęciu, jakie towarzyszą mu emocje lub zapachy, bo to w zasadzie w zależności od zdjęcia będą towarzyszyły temu różne emocje. Mam nadzieję, że was zachęciłem do tego, żebyście wyszli robili zdjęcia, jeżeli macie sprzęt, bo to naprawdę fajna zabawa. O, a teraz idę złapać ketonal, bo mój krzyż już niestety wchodzi mi gdzieś tam. Oj, na pewno jutro odczuję w barkach i w ramionach trzymanie aparatu, bo to niestety po każdych takich wojażach jest tak samo, ale i tak warto.